Bo nie lubię, jak kamera jest za blisko samochodu, a już mówię, nie pamiętam. Ups, wyłączyłem auto. No dawaj, poli szybciej. Ew, yeah. Ale ty jesteś... Ups, co się dzieje? Nie wiem, co się... Nie wiem, czemu włączył się tylny bieg. O mój Boże. No i tak to jest, jak się człowiek bawi ustawieniami. Ile problemów ja mam. O mój Boże. Gdzie tu jest samochód? Użyj sprzęgła. Pod M mam zmianę. Skrzyni biegów. Okej, powrót do gry. Już zmieniła się skrzynia biegów. Nie. Uff. nie wiem czemu tak się dzieje, no. Wow. Jestem po prostu mistrzem zła, jeżeli chodzi o psucie wszystkiego w grach. Gry po prostu... Gra jest dobra, jeżeli jest kuboodporna. Jeżeli ja nie potrafię nic w niej spieprzyć w czasie grania, to znaczy, że to jest dobra gra, dobrze zmontowana gra. Pod tym względem to mogłbym zaryzykować, że to nie jest dobrze zabezpieczona gra. Ona nie jest kuboodporna. Niektórzy mogliby powiedzieć, że nie jest idiotoodporna. Ale mógłbym się wtedy obrazić. Chyba, że ktoś tego koniecznie chce. Ale tak, musicie, no... Nie musicie, ale błagam was, wybaczcie mi te błędy moje. Oj, mój kanał traci swój urok. To czuję. Gdzie? Tu jest mój pas. Ty babo, gdzie? Fuck you. No jak przejeżdżam na czerwony, to teraz spoglądam, czy nie ma gdzieś tej policji. Nie martwcie się, nie martwcie się. Chill out. Chill the fuck out. Gdzie? Szmatko mała. Niedzielny kierowca ubierze się w garnitur. No gdzie? Gdzie z lewej... O mój Boże. Niedzielni kierowcy ubiorą się w garniak i pojadą do kościoła. O, tam auto tak to stoi przez te... O mój Boże, przepraszam. No i co? I policja tutaj jest, a ty, baranie, idziesz sobie spacerkiem. Cudownym wręcz. Luzaczku. O, ja to się tylko przechodzą. Ja wysiądę z samochodu i się tylko przechodzą. W tym jeb. Tracisz życie. Bo na taki ja na przykład cię potrąci. Czemu ci ludzie tutaj zatrzymują? Chyba nie mają pierwszeństwa tamte, tylko ta droga, gdzie jedzie tramwaj, nie? Fucking hell. Daj, nie rozumiem czasami myślenia ludzi w tej grze. No ale cóż poradzić. Tak, będę robił sobie tak mniej więcej. Postanowiłem, że będę robił po dwie misje na sesję nagrywania. Wow! Gram, żeby nie było, gram z krakiem. A i tak gra się zacina w Hoboken. Hoboken to nie jest miejsce dobre dla... No, już wysiądziesz. Hoboken to bardzo złe miejsce dla mnie i dla mojej gry. I teraz się przez to boję. Znaczy ja już wiem, w takim razie, bo gram na kraku już, nie gram z płytą. Ale w takim razie już wiem, czemu... ta gra mi tak muli pewnie momentami przez frapsa. Zły fraps. I Poli odzyskał swoją walizkę. I teraz tak. Chciałbym powiedzieć taką rzecz w tym oto komunikacie, który teraz wam przetestawię. Że pewnie nagrywając tą mafię będę nagrywał sobie po dwie misje podczas sesji nagrań. Czyli co za tym idzie, jeżeli dobrze pamiętam, w mafii jest około 20 misji, czyli będę miał 10 sesji nagrywania. Co jest moim zdaniem bardzo optymalne. Chyba, że jednego dnia postanowię nagrać więcej tych misji, ale na razie raczej się na to nie zapowiada, bo tak jak mówię, no teraz jest wysyp gier na playkę, które są dla mnie takim lekkim must have. Chętnie bym jedną z nich, szczerze powiedziawszy, może i nawet kupił sobie na komputer. Ale
Boję się, że mój laptop mógłby tego nie wytrzymać. Poza tym chciałbym ją nagrać, oczywiście, że chciałbym ją nagrać, bo chodzi mi o Modern Warfare 3, bo między Battlefieldem 3 a Call of Duty nie jestem żadnym fanboyem, ale między tymi dwoma grami, jeżeli miałbym wybierać, to wolę Modern Warfare. Nie wiem czemu, bo po prostu, nie wiem, jakoś bardziej do mnie przemawia tak naprawdę. I teoretycznie sprawdzałem sobie na stronie internetowej, na której są tam, ona automatycznie sprawdza jakąś kompatybilność twojego komputera z grami, czy pójdzie, czy nie, mogę wam podać. Jeżeli będziecie chcieli w komentarzach albo w opisie pod filmikiem, to po prostu zostawcie mi komentarz, adres do tej strony. I tam mój komputer teoretycznie przeszedł te testy na to, że jest dużo lepszy, znaczy dużo lepszy, no jest znacznie lepszy niż minimalne wymagania tej gry. Ale boję się, że koniec końców jakby doszedł jeszcze do tego Fraps, bo oczywiście, żebym wtedy kupił na komputer, to pewnie bym zaczął sobie z Frapsem działać. I w ogóle multiplayer może mi ją zjeść. Nie wiem, szczerze mówiąc, no po prostu się tego się boję, tak? Może jak jakiś mój znajomy sobie kupi tego Modern Warfare 3 na kompa, no to wtedy pożyczę od niego na chwilę, zobaczę, czy na kompie mi pójdzie. Jeżeli pójdzie, to wtedy bardzo chętnie sobie kupię na komputer. Tylko mówię, no na razie 2 listopada wychodzi Uncharted 3, więc zanim pewnie go przejdę, zanim się nim nacieszę, to będzie 10 listopada, 8 listopada wychodzi Modern Warfare. Więc zanim się nim nacieszę, jeżeli kupię na playkę w koniec końców, no to będzie 20 listopada, więc no trochę tego jest, szczerze powiedziawszy, no. Tak naprawdę trochę tego jest. I dojechaliśmy na stację benzynową i teraz, moi drodzy, będzie się działo i się będzie działo. I teraz z tego co pamiętam, chyba tu jest bardzo, bardzo scena oddająca najlepiej BHP, jakie może być. O, jesteśmy na stacji benzynowej, petek, cyk, odpalić sobie, stoimy przy, no, no smoking, sramy na to, odpalamy, oh yeah, chillaucik, ten płomień zapałki taki był długi, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że był nienaturalnie długi w porównaniu, był dłuższy od zapałki ten płomień, lajcik. Lajcik. Kółeczka. Od razu już. To mi się podoba ten dym w tej grze, że dym jest zrobiony z kółeczek od razu. I jak jest dym, to od razu są też kółeczka. To jest mistrz robienia kółeczek. On robi kółeczka nawet po prostu trzymając tego peta. Strzały. Szlak by to. Taki. Jesus Christ, Polly! Oh yeah, wielki mafioso. Tell Salieri from here on out this place is ours. Capisce? Don't come back here, you'll end up in worse shape than your friends. Kolejna twarz nieskalana, myślą. Get Sam! They want to beat some information out of him. Get him out of there. But I gotta get you to a doctor. That'll wait. First, get Sam. Dobra, to najpierw weźmiemy Sama, skołujemy skądś. Screw regular routine. Wyciągnę swojego ganowca zarąbistego. To jest najgłupsze, to wam pokażę od razu. Że jak odstrzelimy... No to się... A nawet się chyba nie da, a można... No właśnie, przestrzeliliśmy mu opony, tak? I z tego co pamiętam... To chyba mi nic nie da. A tutaj będzie pies. Okej. Czym się skakało? Bo ja tutaj muszę się wspiąć, z tego co pamiętam. Moment, muszę zobaczyć, czym się skakało. Skok... Num 0? Spacja. Ja nawet na laptopie nie mam numpada. I'll kill ya. Zostało mi 3 naboje. I'll kill ya. No. Och, tak kochamy takie momenty. No! No! Weź tego. Kolta. Okej.
na razie zamkniemy te drzwi. Tu coś możemy wziąć? Nie, ale mamy Tomigana. Thompson. Oh fuck. Dobra. Tutaj była gdzieś apteczka, z tego co pamiętam. A chyba nie w tym pokoju. Co jest właśnie denerwujące troszeczkę, to jest... W tej grze jest celowanie. To jest... Tak, to może być denerwujące tak naprawdę. A tu jest apteczka. Okej, troszeczkę się podleczyliśmy. Czy możemy się wysiusiać? Nie możemy się wysiusiać. Okej. Uhuhu. Okej. Wiesz co, muszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz, bo wydaje mi się, że chyba można było klękać. Prawy kontrol, wow. Fuck, mam mało życia. Dobrze. Bardzo mało życia. O, fucking shit. No dobra, to spróbujemy jeszcze raz. O nie. SMS. Pozdrawiam cię, słoneczko. Colt. Okej. Ściągniemy go. No. Na razie sobie tego zostawimy. Dobra. Reload szybki. Tutaj jest życie, ale to sobie życie zostawimy na razie. Bo tutaj chyba teraz jeszcze będzie jeden, no właśnie. O, i cyk. I teraz sobie jeszcze... Hoppa, hoppa. Dobra, i teraz sobie wiecie co, weźmiemy tego. Dobra, i teraz już nie pamiętam jak to było. Tak szczerze powiedziawszy. A, fuck! O, fuck, fuck, fuck! Fuck, odwal się ode mnie. A! No nie wierzę, nie mogę. A! O ja pierdykam, ale się go przestraszyłem. Dobra, nie wiem czy ktoś tutaj jeszcze będzie, więc skoczymy sobie po apteczkę. Chyba już nikogo nie będzie, tak mi się wydaje. Ale... Ale lepiej... Lepiej być zabezpieczonym. Pamiętajcie, zabezpieczenie jest najważniejsze. Okej. Czy w kibelku kogoś mamy? A można przeszukać zwłoki? Nic nie znaleziono. Tamteram. Tu nie można. Męski? Czyli tu powinien być tam... Dwa męskie, okej. O ja. Można się wysiurać. Słodko.
Jakby ktoś miał ochotę sobie pójść. Ciuśka, o ciuśka. To jest takie, wiecie, przerwa na siusianko. O, tutaj też się można wysikać. Cudownie. Można umyć ręce? Nie można umyć rąk, fuj. No dobra. Co my tutaj mamy za broń? Magnum. Magnumy są dobre. Magnumy są gites. Reload szybki. Tu nie można się dostać. A, tu jest sam chyba. Ta. Tu siedzi sam. Już po wszystkim. Twoją koleżka naprawdę tą pracował, a jakże no. Nie widzieliście, że przez... Oh, fuck. Ale dostał plombę w papę. No, no. No właśnie, tak mi się wydawało, że coś jeszcze tutaj będzie. Dlatego no. Dobra, i teraz się usuwamy. Nie ruszaj się, świeciu, albo dostaj perkulę jako jeje. You won't get past me. To jest kolejny. Kolejny jegomość, którego twarz jest nieskalana myślą. Just try it. No. God Almighty. Oh yeah, zostawimy sama, zostawimy Poliego postrzelonego. Ale będziemy jechać, no. A nie, jednak jego koło chyba jest. Wydaje mi się, że chyba może jednak jest przestrzelony dalej. Czy jednak mogłem przestrzelić wszystkie cztery opony? Ale furka fajna, co? No, mi też się podoba. Nie, i teraz ona będzie... Ta, teraz już sobie przypominam, że chyba tutaj już będzie... Ale się niewygodnie tak prowadzi... No, no wyciągnij rękę, papo. No. No jedź za nim, jedź. Jedź. Janusz, jedź. No jedź, baranie głupi. I znowu SMS. I znowu cię pozdrawiam, słoneczko. Tu jest bardzo, bardzo intensywny pościg. Jak zresztą widzicie, 30 na godzinę i cały czas zwalniam. Więc jest bardzo możliwe... Tak! Jeszcze ktoś we mnie przypieprzył. No jest cudownie i go zgubimy teraz. Tak, i no i mówię, no i to są takie rzeczy, które, na które nie mam wpływu. Także... I on pewnie ucieknie, no. Ale zobaczymy, no będziemy się starać, żeby nie uciekł. No dawaj, rozkręcaj się, no, no, rozwijaj jakąś prędkość solidną. Dawaj, no. I mówię, to jest tak wkurzająca rzecz w tej grze czasami, że to jest po prostu przygięcie. Pały. No fagasie. No, szybko wysiadaj z wozu. Okej. Cudownie. Intermezzo pierwsze i po tym intermezzo pierwszym rok 38, a teraz dla przypomnienia był 30 rok, tak? Jak zaczęliśmy tą historię opowiadać, to był 30 rok. Znaczy w sensie początek tej historii. A teraz jesteśmy w 38, żeby taką chronologię ludzie tutaj, żebyście wiedzieli. Nie, on nie miał. Jak to nie?
On na pewno by chciał zabijać i zabijać, by zabijał tych ludzi, i ciął, i mordował. I stąd to jego pradziadkiem był Kuba Rozpruwacz. Przecież żydowski kolega. No, tych, którzy nie wiedzą, czemu żydowski kolega, zapraszam do obejrzenia mojej serii Sherlocka Holmesa. Autopromocja szybka. But you can also destroy their lives. Tap 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 tap. Okazać ci szacunek. What about the police? On ma wielkie czoło, ten koleś, nie wiem czemu. I ma oczy jak mops. Didn't you have any problem with this? You work for the police. You know the mafia runs the whole city. Oh yeah. Salieri family makes over 25. Rodzina Salieri. But nobody saw nothing. Nikt niczego nie pamiętał. No oczywiście, że nikt niczego nie pamiętał. No, właśnie. To specjalnych zadań. Także pracujesz, widzisz, w policji, która daje się kierować mafią. Pewnie nie. On powie, że na pewno nic. Salieri had a good doc for his boy. It's not like he ever asked any questions. In a few weeks, they'd be healthy and back on the streets again. The only one who worried us was Morello. He wanted to be the big chief. Salieri couldn't let him do. Salieri had no intention of being in second place. You know, a person becomes a don because of his thirst for power, and he doesn't care about any other rules than his own. That's how it is, detective. So he'd be his own boss. Independent of the police. His own boss. Of anyone. That's why a person becomes a don. Salieri and Morello both wanted it all. They kept sparring with each other, but they both knew that if it all blew up. W ogóle jak on ma wysoką koszulę podpiętą. Wow. The difference between them was in their methods. I heard. Dziwny jest ten policjant. Jest bardzo dziwny. Jest paskudny. Jest po prostu paskudny. To jest Morello. Jakbyście chcieli wiedzieć, jakbyście nie doczytali w napisach, to jest Morello. Nie go zbutuję. Gdzieś z tyłu w bagażniku. Czemu się w ogóle rzucasz? Mr. Pigman. No, sir, I... Puf. No. I co potem powiedzieć żonie? Tak, kochanie, nie żyję dlatego, że wjechałem panu Morello w dupę. Miło było cię poznać. Policjant się na mnie patrzył. Pojedynczy przechodzień. A, romantycznie. W takiej brzydkiej marynarce. Salieri built his respect as a businessman. Everybody knew. No i tak, Salieri i Morello jest po prostu nieokrzesanym, nieogarniętym gnojkiem. Tam te dziwne tekstury za drzwiami. Takie płaskie, jakby to były po prostu. No, wiadomo, że to jest na pewno zrobione taką na płaską teksturę specjalnie, ale. Ale wygląda, jakby to było po prostu jakieś zdjęcie. Już nawet te zdjęcie wyglądają bardziej 3D niż ta tekstura za drzwiami. Most people just tried to avoid him. Ale my go nie będziemy unikać. O nie! I teraz, o nie! I teraz jesteśmy 2 lata później. Ale już wiem, co to będzie za misja. Może nie, chyba nie ta następna. Generalnie będzie dużo jeżdżenia. Jakbyście byli zainteresowani, to będzie... dużo jeżdżenia. Ten z tyłu wygląda trochę jak DiCaprio. Ja mam tylko takie wrażenie, że trochę tak jest. Albo wielki nos, fuj. Czyś nie śmieję, też mam wielki nos. Mhm. Tak, to będzie tam. That I could make back a little on that investment. You understand? I znowu widzicie te kółka? Z tego, z cygara wychodzące? A? Facet z Europy. Michael Schumacher, jego pradziadek. Nie, przesadziłem. Pradziadek. Schumacher przyjechał z Ferrari.
Na pewno Schumacher. But still, what the hell is a guy God knows from where doing here? These are American races. Masz rację. Ameryka dla Amerykanów. Co tam, że nazywasz się Salieri? The consigliere here, we're thinking about what you do. Because a lot of our boys have bet the same as me, and they certainly wouldn't be happy if they lost their dough. And how would they raczej, jak oszust, jak kłamca, jak stary idiota. I can't let that happen. Ale kółeczek robią, wow. We thought with our consigliere about what to do with it. Ten z tyłu też siedzi jakby na kołku jakimś w dupie. It won't be fair play. I won't enjoy my winning at all. Mhm. Ralph told me that he knows a guy who guards the racetrack garage. Tonight you're gonna go there and take this European's car to a mechanic. Okej. Okay. Do jakąś nazwał? He'll take a look at theirs and maybe a few rocks. As soon as he's finished working, bar. You'll take it back. Bartel? Nie? Nie? Bertone. Bertoni chyba. Koleś się nazywa ten mechanik Bertoni. Aha, nie wolno ci robić. No i właśnie to jest największy problem. Are we clear? Yes, boss. If you pull it yes, off, boss. You'll of course get a share of the winnings. Now go. Ralph will tell you where and how. I teraz, moi drodzy, zakończymy ten odcinek, tą sesję nagrywania, w sensie gry z gry Mafia, The City of Lost Heaven. Tak, mam nadzieję, że wam się podoba. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę, łapki w dół, subskrybujcie, komentujcie kanał, nie wiem, róbcie co tam uważacie, piszcie mi do mnie wiadomości, jak macie jakieś pytania. I do zobaczenia w następnym odcinku.